Z momentem wyrzucenia księdza Michała przez eksmisję z domu na Wronieckiej, z domu salezjańskiego, ten dom stał się tu dom pana Jakuba, Baranowo, plac Zmartwychwstania 1, w jakiś sposób pod lupą pewnych ludzi, którzy tam mieli sprawowanie księdza na Wronieckiej pod lupą. Nie przestali się sprawą interesować. I wiemy, że struna, na której próbowali zagrać i nie przestają na niej grać, to jest sprawa sekty. I teraz proszę zobaczyć, jeżeli się dzisiaj tu policzysz, 1, 2, 3 i szanowny pan minister, to znaczenie tej sprawy, jeżeli chodzi o udział ludzi, jest żaden. Jest żaden. Tylu ludzi się pod spożywczakiem spotyka codziennie tutaj, jak piwo piją. I nikt z tego nie robi faktu żadnego. Tu ktoś robi. Po co? Żeby cały czas można było tą kartą zagrać i przypisać w odpowiednim czasie jakieś tam być może argumenty, które no, zdezawują czy kapłana, czy pana ministranta, które pozwolą wkroczyć policji, służbom, żeby tu przecząsnąć teren. Nie wiem, no w każdym razie wyraźne jest, że ktoś ten nakręca taki scenariusz. Warto zauważyć, że do tej pory mieliśmy jako takiego czołowego krętacza w sprawie Wronieckiej księdza Michała, pana Żytnickiego z Gazety Żydowskiej dla Polaków, zwanej Wyborczą. A tutaj Poznań się w takie rzeczy angażuje, że puszcza materiały, których nie udostępnia autora. Czyli mamy albo dwa ośrodki niezależne, a może być, że dwa ośrodki, które grają w to same skrzypce. Tak? Więc jeszcze raz z mojej strony, że ja tutaj czuję diabelstwo ze względu na tą tajność, ze względu na pewną perwersyjność, czyli przestawienie, hiperbole autorów konkretnie, kto jest autorem zdjęcia, gdzie się ukazał materiał. Proszę też ode mnie słyszeć na ten moment, bo to też warte jest, gdyby miasto Poznań chciało kiedykolwiek księdzu Michałowi przyznać jakikolwiek order, także po śmierci, nie wiadomo ile będziemy żyć, to sobie to wypraszam. Nie życzę i nie ma takiej opcji tak długo, jak miasto Poznań nie zlikwiduje burdelu w Poznaniu. Nie opowie się, że jest miastem, nad którym ma panowanie Chrystus Król, czyli Pan Jezus. Nie wróci na pomnik Chrystusa Króla, nie wróci na miejsce, które było temu pomnikowi dedykowane. Gdybym umarł, a nie żył, a coś takiego by księdzu chciano dać, proszę na to splunąć, podeptać i wywalić. Nie do grobu, tylko do kosza, bo to są te masońskie sposoby uwiarygadniania się wobec tego, z kim i z czym się walczy. Diabelskie. Diabelskie. Prawdopodobnie rzecz jest zrobiona na ten sposób, że nikt nad tym nie będzie procedować. Jako fakt prasowy zaistniało, w urzędzie jest, urząd to odrzuci, ale jednocześnie urząd zobowiązuje szanownego pana, żeby nie było wiadomo, że pan nie mógł powiedzieć skąd, jakie miasto, czy obywatel jakiego miasta, nie wiadomo, czy tam mieszka, czy rezyduje, za tym stoi, jego imię i nazwisko. Pan Bóg zna. Na sądzie Bożym tacy ludzie staną. Na pewno ten apel nie ma za celu czegoś, co miałoby się przysłużyć czy zmaganiu, które toczymy, czy dobru czcigodnych wiernych. Jednego bądźmy pewni, ponieważ ja tak szacuję, że ma to konotacje diabelskie, zrobione pod wpływem diabelskich pokus przez ludzi zaprzedanych diabłu.